Cześć, a w dzisiejszym odcinku będzie opinia sosu chili, sosu słodko-pikantnego Gong. To jest taki sos, który generalnie dość powszechnie wykorzystywany jest właśnie w Tajlandii, gdzieś tam w krajach azjatyckich. Mega dobrze taki sos smakuje w połączeniu czy to z makaronem, czy to z ryżem, czy z mięsami. Ja czasem też taki sos chili sobie dodaję nie tylko do jakichś potraw azjatyckich, nie tylko do jakichś tam potraw wschodnich, ale również do jakichś tam potraw takich klasycznych polskich. Czasami na przykład dodam sobie taki sos chili do kanapek, do naleśników z serem i do wielu różnych innych potraw. Jeżeli chodzi o sam produkt, co ciekawe, jest to produkt bez substancji konserwujących. Macie tutaj podaną również skalę ostrości. W moim przekonaniu nie jest to sos jakoś mocno pikantny. Tutaj macie dwie papryczki na trzy papryczki, jak sami zaznaczone. Natomiast w smaku bardzo smaczny sos. Ja tutaj, jak sami widzicie, trochę tego sosu już udało mi się wykorzystać. No i ja tutaj bym ocenił go w smaku na 9 na 10, bardzo smaczny. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto kupić taki sos chili Gong, no to myślę, że jak najbardziej warto. Rzeczywiście taki posmaczek słodko-pikantny, delikatny, gdzieś się to chili tutaj przebija. Dlatego myślę, że taki smak naprawdę jaki warto sobie sprawdzić, samodzielnie zweryfikować. Jeżeli chodzi o inne kwestie, no to tutaj, jak sami widzicie, 175 ml generalnie. Tyle mam buteleczka taka. No i natomiast cena, no to gdzieś tam okolice chyba 10-9 zł mniej więcej. Za tyle zakupicie taki produkt przez internet. Generalnie z zakupem nie powinniście mieć problemów. Produkt łatwo dostępny. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wartości odżywczych, tutaj macie podaną wartość energetyczną. 175 kalorii na 100 ml produktu, dalej tłuszcz 0,1 g, dalej macie węglowodany, dość sporo, 43 g, dalej macie jeszcze błonnik 0,5 g, 0,9 g białka, no i sól 0 g. Jeżeli chodzi o składniki, jak sami widzicie, woda, cukier, czerwona papryka, chili 24%, dalej macie również czosnek, modyfikowaną skorupę z tapioki, regulator kwasowości, kwas octowy, sól, stabilizator, guma ksantanowa, substancja słodząca, dalej macie również tak zwaną sukralozę, no i tutaj macie oczywiście podane to wszystko po angielsku. No i tak mniej więcej wygląda ten produkt. Myślę, że generalnie warto sobie spróbować, jeżeli nie próbowaliście, bo fajnie to smakuje, fajnie to się prezentuje na talerzu. No i jeżeli lubicie właśnie jakieś tam takie tajlandzkie smaki, no to myślę, że może to być naprawdę słuszny wybór. Również w sytuacji, kiedy lubicie eksperymentować sobie w kuchni, lubicie próbować nowych smaków, których jeszcze gdzieś tam nie próbowaliście, no to taki sos chili słodko-pikantny jak najbardziej się do tego wszystkiego nada. A zatem tak to wygląda z mojej perspektywy. Ja jestem ciekaw też twojej opinii na temat sosu chili słodko-pikantnego Gong. Koniecznie napisz mi w komentarzu swoje własne spostrzeżenia na ten temat, a tymczasem to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.